Witam Was tutaj, cześć, to Awizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizonosz Poza Prawem w drodze obok Wisły. Tak, dziś zaczynamy nową serię i ważna wiadomość, dzisiejszy odcinek się nietypowo pojawia. Dziś w piątej kale to jest wszystko ustawione i tak jak zawsze wiecie, to ma swój cel. W dzisiejszym odcinku miała być ważna informacja, proszę bardzo, jest ważna informacja. Dziś jest ostatni dzień, dziś w piątek, nie ten dzień, kiedy nagrywamy odcinek. Ostatni dzień, kiedy możecie się przejechać w Veturilo. Dziś jest 30 listopada, więc jeżeli ktoś ma jakieś nie wiadomo jakie chcianki i chciałby się przejechać, czy nie wiadomo co zrobić, to dziś jest ostatni dzień, kiedy można korzystać z Veturilo elektrycznego, ogólnie z NextBike Polska, z tego co pamiętam. Właśnie dzisiaj się kończy wszędzie, nigdzie już się nie przejedziecie więcej, więc tak jakby coś polecam. Ja jutro sobie zresztą zrobię jeszcze specjalny przejaździk. Tylko że to co teraz będę nagrywać, ostatnią serię, to będę, nie wiem kiedy mam opublikować, ale mam nadzieję, że jak najszybciej, bo od razu jak skończymy tutaj właśnie tą serię, to zaczynamy z nową serią, z nową grą na kanale, która będzie się zastępować przez jakiś czas właśnie tutaj to akurat nasze przejazdy na Veturilo. Dobrze, ale już wracając z tego co jedziemy, dzisiejsza trasa jest dosyć długa i dosyć bardzo walczyłem z czasem, bo jakiś, powiem tak, chciałbym powiedzieć nawet nieładnie, ale może powiem, jakiś ślimak i jakiś wariat i idiota jechał na mojej drodze i nie pozwolił mi normalnie jechać na tamce. Ale o tym za chwilę. Jak może usłyszeliście, jedziemy w stronę obok Wisły. No, w dzisiejszym odcinku dojedziemy do Wisły. W kolejnym będziemy jechać wzdłuż Wisły, a jeszcze w kolejnym będziemy jechać... Gdzie my tak właściwie będziemy jechać? Czekaj, aż pomyślę sobie. A w kolejnym będziemy przejechać przez Wisłę. No to więc codziennie obok Wisły. Będzie też seria taka, ale nie wiem kiedy. To pewnie jak już wróci Veturilo, a mam już pomysł taki przyszłościowy. Kiedy sobie zrobimy Awizonosz Poza Prawem obok Wisły. Gdzie będziemy jechać całkowicie, cały czas wzdłuż Wisły. Od góry, od samego końca, po samą górę, ale tam gdzie są stacje i tam gdzie się da. No i tam gdzie się nie da, to najwyżej na jakimś trochę dłuższym obiegu. Ale bardzo chętnie, bo są nowe ścieżki rowerowe i chętnie bym sobie taką przejażdżkę też kiedyś zrobił. Może niekoniecznie nawet na Veturilo, może jak ktoś mi jakichś moich fajnych znajomych wypożyczy, to też chętnie się przyjada i dla was takie coś zrezonuje. Dobrze. Ale mniejsza z tym. Jedziemy sobie tak jak więc sądzicie od Ronda Deszyńskiego, tam zaczęliśmy, gdzie mi zepsuje ścieżkę rowerową. Tutaj mi na przykład postawi jakiś jeszcze dźwięk, ale to już mniejsza z tym. Odcinek oczywiście też bardzo późno nagrywam. Dzisiaj się jakby coś pojawi scenariusz, ostatni odcinek ze scenariusza. I powiem wam, oglądajcie do końca, bo na końcu jest timelapse, który podsumowuje całą serię naszą, więc serdecznie zapraszam. Z fajnego przybyła nam nowa osoba, ciekawa na jak długo, mam nadzieję, że jak najdłużej. Witam serdecznie. No i tak, tutaj już jest całkiem nieźle, znowu te głupie podajnogi. Cały czas mi się podobają. No i tutaj sobie jedziemy spokojnie. Muzyczka, tak jak już mówiłem, Country Road Radio wam tutaj puszczam spokojnie, tak żeby się wyluzować, zrelaksować i jakby coś tutaj odpłynąć trochę się nią daje. Trochę Tymbarka. Kupiłem ostatnio, było taniej. Jabłko, białe winogrono. Nie lubię ogólnie winogronów, ale akurat to mi całkiem ładnie smakuje. Dobra, jabłka lubię. No. I tak, tutaj sobie jedziemy wzdłuż tutaj, no, Kasprzaka, bo tu jest już prosta, nie wiem, ja się nie mogę tu pogubić zawsze z tą ulicą. Dla mnie to jest jedna, druga Kasprzaka albo Świętokrzyska, jedną w drugie tutaj później wchodzi, więc już mniejsza z tym, tak? Co jest kolejne? O, dobra. Też jeden z takich fajniejszych utworów. Ogólnie te z Country Road Radio są fajne i w niedzielę wyjątkowo się pojawi odcinek jakby to jest Industries. Bo miało się pojawić dzisiaj, ale ponieważ w czwartek nic się nie pojawiło, a dziś miał być Industries, no to będzie przesunięty po prostu na weekend i w weekend pojawi się też oczywiście Mass Transit, jak będę mieć czas i będę mieć już gotowy węzeł, bo takie mam plany, żeby już było wszystko gotowe i się całkiem tam ładnie już wydarzyło. Dobrze, także tu powiedzmy, że jest całkiem dobrze. Z fajnego będę musiał jakoś w szkole wysłać scenariusz, bo nie mam tego pojęcia. Raczej w domu nie zostawię komputera znowu, żeby on tutaj chodził na baterię, a później będę mieć przez niego problem. Zobaczcie, jak ruszył. Widzieliście jak szybko chciał wystartować? A i tak spokojnie, on tutaj zaraz stanie na kolejnych światłach czerwonych, ten przed nami gościu i tak on tutaj stanie i nie będzie... Nie będziesz tu Awiznosza jednego swego wyprzedzać, nie ma mowy, nie pozwolę ci na to, rozumiesz? Na minimapce, jak możecie zauważyć, idziemy cały czas całkowicie prosto. Przeciętna prędkość jest naprawdę kiepska, ale tak jak wam mówiłem, jestem trochę zmęczony po całym sezonie. A to i tak jest dosyć już zimna temperatura, więc to nie jest te czasy, kiedy sobie w sandałkach kiedyś jeździłem w Veturilo. O, jak ja pamiętam to, jak było ciepło, w koszulce, czy nawet bez koszulki jeździłem. A teraz na manie w kurtce puchowej siadam na rower. Dobrze, że będę teraz trochę inne nowe rzeczy robić tutaj. Tu jest jakby coś, taka bardzo fajna stacja, jak widzicie, Rondo ONZ. Następna stacja Rondo ONZ. Akurat mi tu chodziło o stację Veturilo, jak już powiedziałem, o mecie to już niech będzie. Na której czasami, często są kontrole, tutaj się uczą ci wszyscy ci ludzie. Z Veturilo, NextBike i tak dalej. Często ich tam widuję z serwisem. No i jak widzieliście, jest całkiem oblegane, bo to jest całkiem niezłe miejsce, no, przesiadkowe. Ogólnie i tak tutaj jest taka jedna fajna, schowana stacja. Schowana, a i tak zazwyczaj jest pusta później, no. Także no nie wiem. Z jednego możecie mi napisać w komentarzach, co sądzicie o tym, że pan Rafał Trzaskowski już parę pomysłów swoich oczywiście wymyślił. Akurat ten mi się podoba, żeby zbudować park centralny dookoła Pałacu Kultury i Nauki. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie na temat tego i mi się szczerze powiem... Ja jestem za, nie będę mówić mi się, bo tego bardzo nie lubię. Ja jestem szczerze za, no bo ja lubię, jak jest jakiś park, trochę zieleni i takie tam. Kurczę, o nie! Wiecie, co się właśnie tutaj stało? Tu się stała jedna z tych irytujących rzeczy, dlaczego tak wszyscy my bardzo lubimy Arturillo. A mianowicie zepsuł się, no. I tak dojechałem z nim do końca i dojechałem z nim na Pragę, ale tutaj akurat był taki problem, że on się zepsuł po prostu. Hamulce! Jeżeli się na światłach co nie stanęło i się trzymało osłupa i wzięło się na tylny hamulec, czy się tak wciskało go, w sensie nożny hamulec, to później pedały nie chciały iść do przodu. Trzeba było stanąć, pokręcić nim ręką i dopiero później to szło. Po prostu tak irytujące, jak ja takich rzeczy nie lubię, no. Po prostu mnie takie rzeczy to... Tak to mnie to kurde denerwuje. No jak nie wiem co, no po prostu. Dobrze, ogólnie tutaj jest całkiem fajnie, bo do końca jest całkiem przyjemna ścieżka rowerowa. Później jest po prostu pas rowerowy, ale wszędzie jest całkiem kulturalnie odnoszona. Swoją nogą tutaj. Teraz się aż będę przekonać, ale gdzieś tutaj jest schowany w krzakach, to akurat jakbym jutro sobie, właściwie dla was dzisiaj jeździł, to zobaczę, bo jest już tutaj licznik rowerowy. No ja już z niego nie skorzystam raczej, poza dzisiejszym, tym co będę nagrywać sobie takim krótkim maratonem. Swoją nogą mam pomysł, mam w planach przejechać się rowerem elektrycznym. Tak, naprawdę, w końcu ja przyjadę się na naszym wspaniałym kanale na elektrycznym rowerze. I oczywiście nie pożałuję sobie przyjazdu tamką w dół. Ogólnie mam trochę pomysłów, jakby tutaj pojechać jakoś tak ciekawie, żeby się pokręcić po tych ścieżkach w Warszawie, w centrum. I nie chcę zbytnio też daleko objeżdżać, takie bardziej pożegnalna seria. No to już później będą ponad 2 miesiące przerwy od Veturilo. Na moim... ogólnie na... Dla mnie będą 3 miesiące, ale dla was będą około 2 miesięcy przerwa. Bo trochę odcinków nagrywam na zapas. To akurat mi się udało ładnie wystartować, nie ma problemów. Ale widzicie, mimo tego powinien to jeszcze termometr się pokazywać. Mimo tego, no tutaj tu jeszcze akurat były czasy, kiedy było jeszcze około 10 stopni, więc nie było aż tak tragicznie, ale jak ostatnio nagle jeździłem sobie, było zimno już naprawdę to... Zresztą to jest w ciągu dnia, jak może zauważyliście. Nie jest to wieczorami, bo czasami mi się udało w ciągu dnia też się gdzieś wydwać, tak? No, ale widzicie, jak na przykład taki facjata mi tu wyjedzie z swojego wspaniałego... A nie, wjeżdża na parking i mi tu całkowicie zatrzyma ruch, to po prostu ja nie wiem... Ja bym była chętnie tego lusterko wyrzucił. I nie wiem, do śmietnika w życiu, bo po co mu tego statka, skoro z niego nie korzysta, jak wie, że tu rowerzysta jedzie, no. Jak ja takich ludzi nie rozumiem. No. Ale było ogólnie zimno, a całkiem dużo ludzi jeszcze się kręciło. Z tego, nie wiem, czy nie będę jedną z ostatnich osób, które korzystały z Veturilo. Tak, w tym sezonie, bo to... Raczej wątpię, żeby dużo się kusiło. Bo to trochę zimno już tutaj będzie. Czy tam... Nie, na pewno coś nagram. Nie ma mowy. Nie ma mowy, żebym się nie przyjechał nigdzie. Może się nie przyjadę najwyżej jakichś długich odcinków, ale na pewno się trochę przyjadę. Na pewno zrobię jakiś dystans, minimalny, ale na pewno coś się przejadę. Dobrze, oczywiście stoimy tak jak zawsze na Marszałkowskiej. Szczerze powiedziawszy, nie mam... Tak, to jest Marszałkowska, czekaj. Tak, Marszałkowska. Szczerze powiedziawszy, raczej wątpię, żeby na Marszałkowskiej nie dało się zatrzymać. Tu się zawsze stoi, z tej strony by się nie jechało. Marszałkowska i Świętokrzyska to jest jedno z gorszych skrzyżowań. Zawsze tu się tutaj stoi. I to jeszcze się długo stoi, to jest najgorsze. Ale ja tutaj zawsze stoję. Jak jeden na rowerze, to pytanie zawsze muszę tutaj stanąć. Na piechotę zresztą też. Jak przyjeżdżam tramwajem na przykład. Ale z rowerem to nie ma bata. Zawsze stoisz i płacisz i się cieszysz. i że stoisz. Jednak teraz myślę, jak mam teraz 23:31, to tak w teorii, czysto teoretycznie może przed północą poszedł jeszcze spać. A właściwie to do łóżka bardziej, ale byłoby fajnie nawet całkiem. Tu jak widzicie jest już nowy sezam wyremontowany całkowicie. Na przykład tutaj właśnie piję z niego, kupiłem sobie tego Tymbarka. Jakby coś, sformułowanie Tymbark to nie jest żadna reklama. Reklama to jest sublime, tak? Właśnie się napiłem trochę. Muzyczka oczywiście wspaniała, Country Road Radio. Jak znowu, będę nam tu przypominał co chwilę. Country Road Radio, słuchajcie ile wlezie. Nie no, bez przesady. Zobaczymy czy tu mi się uda wystartować bez problemów. No dobra, dobra, Awizonosz dajesz? Okej, udało mi się ruszyć, ale pamiętam, że tam na kolejnych światach miałem. No i jak ty gościu jedziesz, ty zobacz na do. Próbuję insynuować mi to, że się śpieszy. Ja tu się spieszę, przyjechałem już prawie 2 km. W niecałe 10 minut. No ma to nie jest jakiś ładny. To ja potrafię to szybciej zrobić, chociaż 2 km w 11 minut to nie jest aż tak źle. Z tymi światłami to nie jest aż tak źle nawet, bym powiedział. No, no i tutaj są jedne z irytujących... Znaczy, jeśli już, to tych świateł tu próbujcie jak najbardziej wyhamować, bo tutaj jest jedyny minus taki, że po lewej i po prawej macie samochody, co znaczy, że jak się wywalicie, to już was nie ma tak właściwie. Albo po Veturilo jest, czyli tak samo, czyli na jedno wychodzi to właściwie. I tutaj nie lubię stawać, bo później trzeba, no wiecie. A ja zresztą jeszcze czasami mam takie sady tego, że kręcę się w 360 tobie rowerem. I to mi się bardzo nie podoba. Właśnie nagrywam sobie tam, ładuje mi się kamerka. Właściwie to pilot z GPS-em na jutrzejszy dzień. I będzie nagrywanko. Ale spokojnie, ja będę cały czas chodzić na dworze. Mam nowe plany, co ja teraz będę robić na dworze. Tak? Nie ma mowy, proszę cię. Proszę was, ja bez wyjścia na dwór. W sumie to ostatnio tak wyglądało. Ale nie, będę sobie chodzić. Swoją tutaj są jedne z nielicznych świateł, gdzie są żółte, czerwone, zielone światła dla rowerzystów. Ale mniejsza z tym. No Świętokrzyska, co tu dużo mówić, jest wspaniała ścieżka, pas rowerowy, którym się bardzo ładnie wymija te wszystkie irytujące samochody. Zobaczcie jak treningno na miejscu jedziemy, a te samochody stoją, głupie taksówki, stójcie, hehe. Wyobraźcie taksówki, wy wszyscy frajerzy stoicie, a ja sobie jadę. I co? I kto mi podskoczy? Dobra, jak mi zamkną Veturilo, to rzeczywiście będziecie lepsi. Ale nie, ja sobie kupię nowe rzeczy i będę mógł też jeździć. Dobrze. Dojeżdżamy do pierwszej stacji, takiej dla mnie bardziej interesującej, rowerów elektrycznych. Oczywiście ta stacja się nazywa... jakżeby inaczej jak Nowy Świat. I tutaj będę chciał właśnie stąd tutaj dojechać na górkę. Tak, ale to jeszcze się na to pomyślę. Jeszcze się dzisiaj zastanawiam dokładnie tam, nie wiem na jakiej lekcji. Dokładnie jak to sobie porozplanowywać, żeby to całkiem nieźle. Tu jest swego stacja Nowy Świat Uniwersytet. Jedna z bardziej ciekawych położonych stacji. To jest najniżej położona stacja metra w Warszawie. To jest po pierwsze. A po drugie, sama jej budowa była bardzo ciekawa, ponieważ ona, jak widzicie, jest tutaj, no... To jest Nowy Świat, a Nowy Świat dla mnie to jest trochę jeszcze takie stare miasto. To jest stacja słynnego. Zazwyczaj w trakcie weekendów jest pusta, Arturillo. I to jest jedno z tych miejsc, gdzie ta stacja została tak wybudowana, że no to nie było proste, bo tu są piwnice... I tu jest jeszcze o tyle, że to jest głęboko, tu są ciasne ulice i ta stacja samochodowego jest dosyć ciasna, ale udało im się. Chcieli, zbudowali i mamy, tak? Ja jestem nawet bardzo zadowolony z tego, bo tu na stadówkę to po prostu jak myk teraz tą stacją. No ale mniejsza z tym, ostatnio jak puszczali Mozarta na targówku, to i tak tego nic nie przebije. No i tak, tu jest nasz pas rowerowy się kończy, wjeżdżamy sobie elegancko na rondo, później wystawiamy rączkę i tu skręcamy. Dalej nasz się pas rowerowy ciągnie, wiecie, jakby były korki, to ja nie zamierzam stać w korkach, tak? Zrobili mi tu pas i będę z niego korzystać. I później tak, tu oczywiście autobus skręca, nawet nie trzeba na niego patrzeć, czy skręcić, czy jak. Tu sobie ładnie sikniemy i tutaj zjeżdżamy z ronda, pokazując oczywiście ręką. I jak taki cepcik właśnie tutaj wjedzie, to po prostu już koniec swojej zabawy. Widzieliście jak ten dziadek przejechał po pasach, a po drugie zobaczcie do jakiej prędkości jak dzwonimy. Żeby na tamce jechać 23 km na godzinę, to jest tragedia. 20, nawet mniej. No, akurat tutaj zwolniłem, żeby trochę się rozpędzić. Żeby dojechać chociaż do tych 30 km. Ale to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Normalnie jak polska edukacja i Polska. nieważne. Jest po prostu tragedia, jak tak można było mnie tutaj zwolnić. No, widzicie sami na jakiej prędkości ja tutaj musiałem zwolnić. No comment, po prostu powiem to, no comment, tak? No, nie. Nigdy więcej. Następnym razem to ja będę się kręcić tak długo na rondzie, aż w końcu ten gościu mi ten zjedzie i będzie dobrze. Swoją tutaj mi jeden znak uciekli. Tu taki fajny znak, że możesz sobie zkręcić tutaj na pas levelowy. Dobra, no i tutaj sobie dojeżdżamy. Oczywiście znowu mamy nasze ukochane światła dla rowerzystów. Czerwone, żółte, zielone. I co tu dużo mi mówić, teraz nie czekać, tak? Nieskończoność. Jedziemy 15 minut, czyli zostało mi 5 minut na dojechanie do stacji i tu stwierdziłem, że dojadę. Tu jest jakby coś obok na tamce, na samym dole też kolejna stacja, elektrycznych i zwykłych. Obydwie są całkiem duże. I teraz jak możecie dojeżdżać na mapce, jedziemy prosto jak młota strzelił. Łącznie będzie coś około 3,5 km nasza cała trasa będzie mieć, więc nie jest jakaś strasznie długa, ale zawsze coś, tak? Zawsze coś. Nie będę marudzić. Dobrze, no i tak, co my tutaj mamy? Oczywiście ten frajer cały czas jedzie przed nami. I nie dość, że mnie blokuje, to jeszcze ty innych, ale na szczęście skręci, no. I zobaczcie, nawet ten gościu tutaj był tak zły, że później musiał odreagować, po prostu się rozpędzić. I bardzo dobrze, bo od niego miałem pęd. No jak widzicie, już się rozpędzam do normalnych prędkości 26 km na godzinę. Jedziemy szybciej, tu jeszcze samochody jakieś irytujące, które mnie zwalniają. Ale już tutaj spokojnie jedziemy 20 z kawałkiem kilometrów, żeby nadrobić te straty, co nie? Bo to tak nie można jeździć tak wolno. To nie jest Kraków, to jest Warszawa. 27 nadrobiliśmy, o, całkiem nieźle. Ale ogólnie to już ostatnio jakoś tak wolnie trochę jeżdżę, nie wiem. Albo to GPS jakoś inaczej trochę rejestruje. To mamy ładną pas rowerowy, tak jak już mówiłem wcześniej. I mamy na wprost Most Świętokrzyski, stacja Centrum Nauki Kopernik. Stacja metra słynnego. To jest ciekawe, bo jak jest stacja miała być Fort Wola, to Fort Wola nie będzie. Bo nie będzie Fort Wola tam podobno za jakiś czas. Natomiast jak mamy takie Centrum Nauki Kopernik, to jest, zobaczcie. A to też jest prywatne, tak z grubej. Ale może tutaj nie mogę po prostu sobie myśleć. Bo co by nazwali stację metra Powiśle albo dzielnica Wisła, to bym chyba ich zabił. Nie istnieje coś takiego jak dzielnica Wisła. To jest tylko nazwa tego miejsca, to nie jest dzielnica, to jest nazwa. To jest nazwa poddzielnicy, to jest poddzielnica, dzielnica Wisła. To jest oni taki tu zrobili problem, a to nie jest dzielnica Wisła. Niech mi nikt tutaj nie próbuje wcisnąć, że to jest dzielnica Wisła. No i tu mamy już piękną ścieżkę rowerową, a proszę bardzo, dojeżdżamy sobie do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i tu mamy stację, kolejny odcinek będzie prawdopodobnie we wtorek z Awizonosz Poza Prawem. Obok Wisły, albo w drodze obok Wisły, już nie pamiętam. Dobra. Cześć! To the place that gives me peace that I call home. This is home. I know the streets, I know the roads. Here I belong, where the river gently flows. Every time I'm lost, I got to come to the place that gives me peace that I call home.